Materiały są dostępne u nas na stronie. Ta prezentacja i także bardzo krótko powiedziana w języku angielskim, więc gdyby ktoś chciał jeszcze do tego wrócić, albo komuś pokazać, to jak najbardziej będzie możliwe. Zacznę może od tego, że się przedstawię. Cześć, Jasiek Zborowski. Jestem jednym z współwłaścicieli Software Mill i zajmuję się na co dzień sprzedażą usług naszej firmy. No jak pewnie domyślacie się, jesteśmy firmą programistyczną. Jest nas około 40 osób obecnie, ale to już trochę więcej. Działamy od 2009 roku. Systemy, które tworzymy, to są przede wszystkim skalowalne rozwiązania. Skalowalne to na przykład coś takiego jak wędka SMS-owa wysyłająca pół miliona SMS-ów na sekundę. Obecnie bardzo mocno wchodzimy w branżę blockchain. Tworzymy giełdę, jedną z największych tutaj w Europie, do handlu kryptowalutami. No i wiele innych tam systemów typu Big Data, właśnie Machine Learning, Artificial Intelligence. To właśnie. Kim są nasi klienci? Są to firmy głównie z zagranicy. W większości Stany Zjednoczone, kraje Afryki, krajów Europy Zachodniej i raz na 4 lata trafi się klient z Polski. Myślę, że to także miało wpływ na to, jak kształtowała się nasza kultura organizacyjna, że bardzo blisko byliśmy zawsze klienta tego o zachodnim wzorcu kultury organizacyjnej i jak gdyby dostosowując się do niego, to także nam pomogło stworzyć firmę tą, którą dziś jesteśmy. Nie będę rzeczy dużo, przejdźmy. O, staramy to najlepsze. Słuchajcie, dwa proste wykresy. Struktura organizacyjna, firma hierarchiczna i struktura bardziej wypłaszczona. Jakie widzicie różnice, tak na pierwszy rzut oka, między tymi rodzajami organizacji? Zespoły, tak? W jakim sensie? Kto to tam powiedział? Tak. Pierwsza struktura z mojej strony, no to widać, że proces podejmowania decyzji czy zarządzania jest jednoosobowy. Tak. Jest rozproszony, tak? A w drugim wykresie, czy z naszej strony jest to widać, ale w drugim wykresie widać budowę zespołową. Czyli przynajmniej zespół, jak wiadomo z matematyki, to jest przynajmniej dwa. Tak, super. No właśnie, czyli pokrótce. Mamy przede wszystkim wiele poziomów, tam jest jakiś szef na samej górze, a tutaj na dole są szeregowi pracownicy, często zwani zasobami w tego typu organizacji, co jest strasznie przykre, ale tak się nawet traktuje te osoby na dole, to są zasoby, trzeba dostarczyć godzinę osoby i tak dalej, i tak dalej. Kolejny wyróżnik tego typu organizacji to jest to, popatrzcie, że oni pracują tak silosowo, są oddzielne działy, jest oddzielny dział zamówień, oddzielny dział transportu, oddzielny dział, no każdy jest wyspecjalizowany. To też stwarza bardzo duże problemy na rynku pracy, bo osoby pracujące w tego typu organizacjach są świetne w tej dziedzinie, w której się zajmują, są wysoko wyspecjalizowane. Na przykład rozmawiałam ostatnio z moją księgową, mówi, że ma koleżankę na bardzo wysokim szczeblu w korporacji, jest wysoko wyspecjalizowana w jakichś tam czynnościach księgowych, ale nie może znaleźć teraz pracy, bo są redukcje, nie może znaleźć pracy. Dlaczego? Z tego względu, mimo że księgowi to jest teraz i programiści księgowi, to jest najbardziej pożądany teraz zawód. Ponieważ ona tak głęboko się wyspecjalizowała w jednej dziedzinie, że nie potrafi patrzeć na przedsiębiorstwo jako całość. A większość firm księgowych obsługuje firmę od początku do końca. Nie ma takiej wysokiej specjalizacji, jaka tutaj jest w korporacji. Tutaj mamy firmę o płaskiej strukturze organizacyjnej, dużo mniej szczebli hierarchii. I tu są takie, pewnie z daleka nie widać, ale strzałki. One tam idą, to co zresztą mówiłaś o właśnie decyzjach. Strzałki tutaj idą w dół, od osoby wyżej poniżej, czyli zachodzi jakaś decyzja na górze, zapada jakaś decyzja i ona ma być wdrażana przez kolejne osoby. Tak, jest plan 5-letni, że zmieniamy firmę z tego kierunku na ten. No to dział sprzedaży dostaje KPI. No to teraz musimy sprzedać tyle i tyle produktów. Dział HR dostaje zamówienie. Musimy zatrudnić 600 osób. Tak? I oni dążą do tego celu, który jeżeli zrealizują, to będą premie. I nie należy pytać tak naprawdę o co, dlaczego. Trzeba wykonać te polecenia. W tego typu organizacji, także nie wiem, ktoś
pewnie byliście na poczcie albo w jakimś innym urzędzie i zadaliście jakieś pytanie, czy nie można czegoś inaczej i tak dalej, i jak odpowiedzieliście? Ja to tylko pracuję. Nie da się. Ja to tylko pracuję, tak? Proszę wyprowadzić rower z urzędu. A, no to też. No właśnie, bo takie osoby tylko są odpowiedzialne za swój wycinek pracy i tylko za podejmowanie decyzji w tym obszarze, do którego zostały zatrudnione, a nie patrzą na firmę całościowo. W polskiej strukturze organizacyjnej chodzi o to, że inicjatywa jest oddolna. To te osoby, które często, najczęściej mają styk z klientem, mogą podejmować decyzje i wpływają na to, jak firma działa, jak firma istnieje. I myślę, że to jest kluczowe, żeby zrozumieć, że w płaskiej strukturze organizacyjnej, w firmach turkusowych oddajemy władzę tym osobom, które są najbliżej klienta. Bo to one na co dzień z nim pracują, one najlepiej wiedzą, co można zrobić. Na przykład, kolejny przykład. Ostatnio wypełniałem dokumenty dla firmy energetycznej. Wszystko trzeba było wypełnić w dwóch kopiach. Dokładnie te same dane. No więc ja zaproponowałem, że uzupełnię raz, pani zrobi ksero, a później złożę podpis na jednym egzemplarzu i na tym ksero. Pani powiedziała, że nie można. Tak? Siedziałem w okienku, zajmowałem te 3-5 minut więcej. Jeżeli ta pani obsługuje dziennie kilkunastu, kilkudziesięciu klientów, to zwróćcie uwagę, jaka to by była oszczędność, gdyby ona mogła zadecydować o tym, że tylko formularz się wypełnia raz, a później się robi ksero, co zajmuje, nie wiem, 15-30 sekund, a nie, że nie dość, że klient jest zdenerwowany, że musi wykonywać bezsensowną robotę, no to jeszcze zajmuje więcej czasu. W tym samym czasie ta pani by mogła, nie wiem, pójść równie dobrze na kawę, pracować mniej godzin albo obsłużyć większą ilość klientów. No dobra, wstęp przydługi. To teraz takie pytanie z serii AudioTele. Jak myślicie, jakiego typu organizacją jest software? Czy taką hierarchiczną, czy tego bardziej wypaszczoną? Musimy na to pytanie odpowiedzieć. No dobra, takie fajne pytanie, ale chciałem Was trochę rozruszać. My jesteśmy, zaskoczę Was, firmą o płaskiej strukturze organizacyjnej, ale dość nietypową, bo nasza firma, nasza struktura organizacyjna wygląda tak. Mianowicie nie ma ani tego poziomu, ani tego poziomu. Wszyscy są na równym poziomie. Nie zatrudniamy ani jednego menadżera. Nie ma nikogo, kto mówi innym osobom, co mają robić. To jak się nazywają osoby w firmie, które nie mają nikogo nad sobą i mogą podejmować decyzje? A tu na górze, tak siedzą w gabinetach, takich osoby. Prezes siedzi w gabinecie, tak, on podejmuje decyzje, on jest do tego, żeby mówić innym, co mają robić. No więc skoro my jesteśmy firmą, nad którą nie ma przełożonych, jest nas powyżej 40 osób, to nasza struktura organizacyjna, nazywamy, jesteśmy firmą z 40 prezesami. Brzmi super, co? Każdy może być prezesem, no fajnie, co? Tylko macie wizytówki? Słucham? Na wizytówkach każdy może napisać, co chce, inni są czarodziejami oprogramowania, inni nie wiem, kim tam jeszcze, to nie ma zupełnie znaczenia. Ważne jest, co się robi i jaką wartość się dostarcza klientowi, a to, co kto sobie napisze, każdy może być dla mnie na wizytówce prezesem. Dla mnie ważne jest, czy rzeczywiście będzie się zachowywał tak jak prezes. W kontakcie z klientami. Tak, no dokładnie. No więc niby fajnie, tak? Każdy chciałby być prezesem, ale jak to wszystko działa? No bo to wcale może nie być takie proste. No jest. To ci wyłączę tam. A, bo to, no właśnie, trochę technologii już się gubię. To troszeczkę o naszej kulturze organizacyjnej. Ona składa się z trzech takich mocnych filarów. Pierwszy z nich to jest praca zdalna i w rozproszeniu. To nie tylko o to chodzi, że my jesteśmy tu w Polsce, bo nasz zespół tworzą polscy programiści, a klienci tam gdzieś za granicą. Także same zespoły projektowe są rozproszone. Każdy z nas pracuje z dowolnego miejsca, gdzie ma internet i sprzęt do pracy. W praktyce to wygląda tak, że pracujemy po prostu w domu w kapciach. Obecnie mamy ludzi od Bałtyku po Tatry. Nawet ktoś tam ostatnio się przeprowadzał do Holandii i dalej kontynuujemy pracę. Nie ma to żadnego znaczenia.
Od zawsze byliśmy firmą zdalną, to wynika z tego, że jak zakładacie niewielką firmę, to wiadomo, nie chcecie generować od razu wielkich kosztów, więc najłatwiej pracować z domu, a poza tym moi wspólnicy nigdy nie pracowali z biura. To znaczy jeden chyba przez 2 tygodnie pracował i natychmiast się zwolnił, jak zobaczył, jak to jest zupełnie niewydajny sposób pracy. Zwróćcie uwagę, że domyślam się, że wszyscy wykonujecie pracę intelektualną. Pracy intelektualnej nie wykonuje się od do. Tak, że przychodzę o 8 czy tam 9, wychodzę 16, 17 i koniec. Czasami lepiej zacząć wcześniej, czasami później, czasami poświęcić trochę więcej czasu na rozwiązanie problemu, czasami troszeczkę mniej. Po co tworzyć jakieś takie sztuczne ramy, gdzie ktoś ma być produktywny od 9 do 17, a później już nie? Pozwólmy ludziom działać tak, jak im jest najwygodniej. Są u nas osoby, które przychodzą, mają dzieci, które wcześniej rano ich budzą, są o 5 w pracy, są osoby, które przychodzą przed 9 czy przed 10 i nie ma zupełnie z tym problemu. I taką firmą zdalną i rozproszoną, tak jak wspominałem, jesteśmy od samego początku. Jednak wraz ze wzrostem zauważyliśmy pewne problemy. Jakie to problemy? Jak firma się skaluje, nagle się okazuje, że trzeba zacząć podejmować coraz więcej decyzji. Jako zarząd musieliśmy decydować o tym, czy ktoś może kupić sobie nowy sprzęt do pracy, czy może pojechać na urlop, a czy będzie dobrze, jeżeli przyjedzie na spotkanie firmowe, nie wiem, przyleci samolotem zamiast przyjechać autobusem i tak dalej, i tak dalej. Tych decyzji z naszego punktu widzenia mało istotnych zaczęło narastać. A co więcej, zauważyliśmy, że jako zarząd podejmujemy decyzje w obszarach, w których zupełnie nie jesteśmy kompetentni. No bo my nie pracujemy z tymi osobami w projekcie, no więc na jakiej podstawie mamy decydować o tym, że coś te osoby mogą, czy nie. No i tradycyjny model, który nam się nasuwał, jak zorganizować firmę, no to oczywiście hierarchia, tak? No albo my przestajemy robić to, co robimy, a moi wspólnicy są programistami i kochają to robić, i zostają menadżerami i podejmują decyzje właśnie na temat urlopów. Dla nich to nie było zupełnie ciekawe rozwiązanie. No albo zatrudniamy kogoś, jakiegoś menadżera, który będzie nam mówił, no zrób to, zrób tamto i będzie to koordynował. No ale to też trochę głupie. Zakładać firmę po to, żeby później zatrudnić kogoś, kto mi będzie mówił, co ja mam robić, no też nie spina się to bardzo. Stąd też po lekturze case study Valve, firmy programistycznej, gdzie jest dowolność alokacji zespołów, gdzie pracownicy sami decydują właśnie, do jakiego projektu dołączają, są zatrudniani i później sami tworzą zespoły, które często są interdyscyplinarne. Także wzorując się na firmie The Morning Star, to jest firma zajmująca się, uwaga, przetwórstwem pomidorów, w której pracownicy sezonowi mają taki poziom zaangażowania jak kadra kierownicza średniego szczebla w korporacjach, stwierdziliśmy, że skoro w takich firmach się udało, no to może spróbujemy i u nas coś z tym zrobimy. No i rozwiązaniem było wypłaszczenie struktury organizacyjnej, ale żeby wypłaszczyć strukturę organizacyjną, naszym zdaniem jeszcze był potrzebny jeszcze jeden komponent. Jak osoba w płaskiej strukturze organizacyjnej ma podejmować decyzję, być samodzielna, jeżeli nie ma dostępu i wiedzy na temat finansów spółki? Przecież każda decyzja niesie za sobą jakieś konsekwencje i na ogół są to konsekwencje finansowe. Trzeba dać, uznaliśmy, że trzeba dać naszemu zespołowi takie narzędzia, żeby mógł w pełni podejmować decyzje, znając, umiejąc obliczyć, jakie to będzie pociągało za sobą konsekwencje. Stąd też zdecydowaliśmy się w 2013 roku na dość odważny ruch ujawnienia wszelkich danych finansowych spółki, ujawnienie wynagrodzeń, no i po dzień to wszystko jest jawne. I dodatkowo stwierdziliśmy, słuchajcie, tak jak zespoły programistyczne u nas w firmie były zawsze samoorganizujące, tak samo nasza firma będzie samoorganizująca. Nie zatrudniamy menadżera, to wy jesteście odpowiedzialni za kontakt z klientem, za budowanie relacji, za informowanie go, podejmowanie decyzji właśnie, w którą jak tę współpracę rozwijać, czy ktoś potrzebny jest do zespołu, o jakichś innych kompetencjach, czy jakiś sprzęt trzeba dokupić, czy no w ogóle jak zarządzać tym projektem, w którym się jest. No jak wam się wydaje, czy tego typu
właśnie kultura organizacyjna, gdzie mamy dostęp do danych finansowych, gdzie każdy jest prezesem. No, czy to jest dobre środowisko do podejmowania decyzji? To zależy. No to zależy. No. Pewnie, to jest dobra odpowiedź, ale to może inaczej zadam pytanie. Czy myślicie, że w związku z tym, że wszyscy mieli dostęp do danych finansowych, zostali namaszczeni nowymi prezesami, to zaczęło być podejmowanych strasznie dużo sprzecznych decyzji, czy z kolei przestały być podejmowane decyzje i no właśnie nastąpiła jakaś stagnacja? Znaczy, ja bym miała doświadczenie z tego, o czym opowiadasz, bardzo podobne. I wydaje mi się, że część ludzi jest stworzona do tego, żeby podejmować brać odpowiedzialność za decyzje całej firmy, a część po prostu nie. Mhm. I myślę, że nastąpiła po prostu naturalna selekcja. No, jest to jakieś rozwiązanie, ale mogę dodać, że mimo tak drastycznej zmiany struktury organizacyjnej nikt z naszego zespołu nie odszedł. No, jeśli mają odpowiednie kompetencje, to mogą podejmować decyzje. Prawda? By się wydawało. Mają wiedzę, mają kompetencje. No to są, my zatrudniamy doświadczonych ludzi. No to z prostszego, podejmować decyzje. Słucham. A ile osób ma była firma? Wtedy było nas 20 osób. Wtedy było nas 20 osób, więc już czuliśmy, że no musimy coś przeorganizować w firmie, że nie dajemy rady zarządzać nią w taki sposób, że sami jesteśmy w projektach, a mamy decydować o innych osobach w firmie. Ale to jest tak, że każdy ma zdefiniowany zakres odpowiedzialności, jest to swoje stanowiska, czy gdzieś każdy? Są osoby zatrudniane na różne stanowiska, programistów, osoby do administracji, do marketingu, ale w ramach firmy nie mamy czegoś takiego specjalizowanego jak działy. Jest na przykład rekrutacją, zajmują się inni programiści. Są też, nie wiem, jakieś, o, przykład RODO, nasze kochane, pewnie słyszeliście, no to też utworzyła się jakaś taka samodzielna grupa, wcale nie wyspecjalizowana, która tym się zajmuje i tam są osoby od UX designerów po osoby administracji zajmujących się finansami. Ja myślę, że generalnie, jeżeli mówi się transparentnie z ludźmi, tak, i powiedzie się im, że teraz wy jesteście za to odpowiedzialni, też decyzyjni, tak, to myślę, że ludzie zaczęli jak podejmują jakąś decyzję, to starali się ją podjąć tak, żeby... Właśnie nie. Żeby jakby czuli się jakby częścią tej firmy, nie? Że czuli się jakby byli właśnie faktycznie tymi prezesami. I to oznaczało, że zwiększyło im się zaangażowanie, że ich te decyzje były dobre dla ich firmy, tylko i tyle. Super. I takie... Tak. Może nie wiesz, nie nam powiedział, ale zaczęli oni od wartości. Założyli sobie dwie takie zasady i faktycznie u nich jednak ruszyły się osoby. Mhm. Ale bez tych wartości podjąć decyzję jest bardzo ciężko. Musi być jakaś rządząca, która została bardzo zasada. Bardzo dobrze. I rzeczywiście doszliśmy do takiego wniosku, że stworzyliśmy wspólny cel dla naszej firmy. Wiecie, jaki on jest? Chcemy być najlepszym miejscem pracy dla programistów. Dlaczego? Bo wierzymy, że dzięki temu pozyskamy najlepsze osoby do współpracy, a one stworzą tak dobre oprogramowanie, będą tak zaangażowane, że to się będzie samo sprzedawało. Widzisz, ale to jest jednak nadanie jakiejś hierarchii, takie znaczenie, ktoś... To jest nadanie celu, który jest spójny z interesem spółki i z interesem osób, w których w nich pracują. Myślę, że jedność celu powoduje to, że dużo łatwiej nam podejmować decyzje. No właśnie, i tu już padały sugestie, tak? Wszyscy są prezesami, wszystko wiedzą, no to rachu ciaku, firma dalej się kręci, jedziemy, wszystko jest kolorowo. A tu bucio. Decyzje przestały być u nas podejmowane. Wszystkim się wydaje, o, to teraz ludzie zaczęli szastać pieniędzmi firmowymi, kupować sobie to, tamto, wyjeżdżać na konferencje, kupować nowy sprzęt. Nie. Po prostu przestały być podejmowane decyzje. Ponieważ w płaskiej strukturze organizacyjnej i transparentnej firmie wraz z możliwością podejmowania decyzji rośnie odpowiedzialność. I odpowiedzialność była czymś takim, co paraliżowała osoby przed podejmowaniem decyzji.
i zidentyfikowaliśmy takie trzy problemy właśnie z podejmowaniem decyzji. Pierwsze to było takie zachowawcze podejście do podejmowania decyzji albo jej niepodejmowanie. Tak, może ten problem sam się rozwiąże. Niestety tak nie działa. Albo co można zrobić, jeżeli nie wiem, jak rozwiązać problem? No tak, no ale nie jesteśmy procesami. No poczekać, a inne można zapytać o radę. Tak? I licząc, że ktoś wtedy podejmie za nas decyzję. No to na przykład trzeba było wybrać gadżet firmowy na stoisko na konferencję. Ile to trwało u nas? Rok. Dlaczego? Bo ktoś z marketingu zapytał, słuchajcie, tu mam taką propozycję takich gadżetów, co o tym myślicie? No i gdzie dwóch Polaków, no to przy 20 osobach ile było? 30 propozycji. Więc jeżeli wybierzemy jedną z tych 30 propozycji, no to 29 będzie złych, tak? No to jak podjąć tutaj decyzję, żeby wszyscy byli zadowoleni? Głosowanie. Jakie jeszcze są dziedziny? Są takie dziedziny, na których wszyscy się znają, tak? Jedno to jest marketing, inno to jest sprzedaż. Na pewno wyczuwacie, na przykład, nie wiem, kolorystyka jakaś, czegoś. No, wszyscy się na tym znają, tam, panie, tam, ja to oglądałem internety i ja teraz, wiem, jak to się robi. Każdy jest informatykiem. Każdy jest informatykiem, każdy jest grafikiem, każdy się zna, tak? Tylko, no właśnie, był trochę problem, że no te decyzje w związku z tym nie zapadają, bo ta osoba, która miała podjąć decyzję, była odpowiedzialna za rozwiązanie jakiegoś problemu, no to czuła, że ups, może powinnam zrobić inaczej. Już była gotowa podjąć decyzję, a tu nagle, ojej, ktoś dał, powiedział, że można zrobić to inaczej. No to robię od początku. A znowu ktoś dał uwagę, że może coś trzeba zrobić inaczej. No i te decyzje nie zapadały. Kolejny problem to taki, że znaleźli się wujkowie dobra rada, którzy właśnie na każdy temat mieli coś do powiedzenia i mówili innym, co mają zrobić, tak? Nie, słuchaj, tutaj drukujesz w tej drukarni, przecież u mnie ksero na podwórku jest tańsze, to nie można tak drogo tego robić, tak? O, i chcesz jechać na konferencję, nie wiem, samolotem, przecież to można wsiąść w samolot, nie wiem, do Holandii, to można wsiąść w samochód, jechać noc, przyjechać rano, a wieczorem już wsiąść w samochód z powrotem, nie trzeba płacić za samolot, nie trzeba płacić za, nie wiem, za hotel, no i to wszystko się spina, tak? No i takie dawanie dobrych rad i tak dalej, no także strasznie powoduje spowalnianie podejmowania decyzji. No i trzeci problem, który zidentyfikowaliśmy, to niemożność podejmowania, czy brak w ogóle decyzyjności w obrębie jakichś strategii firmowych, czy decyzji, które mają wpływ na wszystkich, albo trudnych decyzji. No trudną decyzją na przykład jest podziękowanie komuś za współpracę. Nie wiem, czy zwalnialiście, ale to jest strasznie trudna decyzja, jak się jest właścicielem czy w zarządzie, a co dopiero, jeżeli no, się zostało tym prezesem przed paroma tygodniami. No właśnie, prawda? To wcale nie jest takie proste. No i w tym obszarze no, w ogóle przestaliśmy się rozwijać. Więc jak się patrzy na wzrost firmy tam finansowy, no to wszystko rośnie. Wyjawniamy finanse, tworzymy idealne warunki do podejmowania decyzji. Wszystko stoi, tak? Przez pół roku mniej więcej się wszystko musiało trafić. Czyli powstał jeden wielki chaos. Ale my, jako firma, która działa agile'owo, zawsze robimy sobie od czasu do czasu retrospekcję. Bardzo polecam, czy w projekcie, czy ogólnie całą firmą się spotkać raz na jakiś czas i porozmawiać o tym, co się działo, znaleźć te mocne strony, to, co działało i znaleźć to, co nam nie do końca działało. No i my zidentyfikowaliśmy tamte trzy problemy i poszukaliśmy rozwiązania. No i mamy takie mega trzy proste zasady, które pomagają nam podejmować decyzje i mam nadzieję, że to Wam się od dzisiaj przyda w pracy. Po pierwsze, tworzymy kulturę opartą o zaufanie i powtarzamy niezmiennie, że każdy jest prezesem. Jeżeli to było, zdarzało się na początku, ktoś przychodzi do starego zarządu i prosi o podjęcie decyzji, mówimy, sorry, jesteś prezesem, teraz to Ty podejmij decyzję. Jeżeli ktoś pyta innych o dobrą radę, no to ganimy. My jesteśmy taką firmą, gdzie dużo się troluje, no to tam śmieszki i śmieszki i się w końcu wszyscy oduczyli pytać o dobrą radę.
Więc oczywiście, jeżeli nie jesteśmy pewni czegoś, jak rozwiązać problem, to można zapytać kogoś o pomoc, o konsultację, a nie trzeba od razu pytać całej firmy. Przy 40 osobach, jeżeli 40 osób zajmuje się wyborem, czy długopis na konferencję ma mieć kolor niebieski, zielony czy inny, to naprawdę jest straszliwa strata czasu. Każdy jest w jakimś zespole projektowym i koledzy, koleżanki z projektu są świetnie poinformowane, znają dużo lepiej sytuację twoją niż inne osoby z firmy, to może dobrze z nimi się na początku skonsultować. Drugi taki sposób, który wypracowaliśmy, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to wprowadziliśmy mega prostą zasadę. Jeżeli ktokolwiek ma dobrą radę, to znaczy, że się angażuje w rozwiązanie problemu. Tylko tyle. Słuchajcie, z dnia na dzień wujkowie dobra rada zniknęli. Tak? Bo jeżeli obarczymy kogoś odpowiedzialnością za rozwiązywanie problemów, które się pojawiają, no to nagle się okazuje, że no ja nie jestem w stanie podejmować decyzji o wszystkim, tak? Jest 40 osób w firmie, każdy musi podjąć jakąś decyzję, no to zaczyna się robić tego tak dużo, że ja w końcu nie mam czasu na pracę nad moim projektem. Trzeba po prostu zaufać, że ktoś, kto podejmuje decyzję, robi to w najlepszej wierze i my jako właściciele od początku i uczyliśmy i pokazywaliśmy swoim zachowaniem, że stoimy murem za osobami, które u nas pracują i za decyzjami, które podejmują. Jeżeli są złe, no to się na nich uczymy i następnym razem identyfikujemy, skąd się wziął jakiś problem i następnym razem dążymy do tego, żeby już go wyeliminować. Zapiszcie sobie, myślę, że to jest bardzo ważne. Dobra rada, zaangażowanie. Sami też nie bądźcie takimi wujkami, dobra rada, właśnie innym mówiąc, że co mogą zrobić lepiej, ale mówicie, a później uciekacie i zostawiacie z tym problemem osobę. Jeżeli chcecie komuś dać dobrą radę, na przykład, słuchaj Gabi, no ja się piszę, tak nieciekawie gadam, może, to może zaproponujcie kogoś, kto by tutaj przyszedł i powiedział, a nie takie tylko narzekanie. I trzecie rozwiązanie to grupy robocze. Grupy robocze tworzymy w momentach, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję bardziej skomplikowaną, strategiczną, czyli taką, która ma wpływ na więcej osób w firmie niż tylko mnie, mój projekt. No i teraz takie pytanie. 5 lat już jesteśmy firmą o płaskiej strukturze organizacyjnej. Jak myślicie? Aha, jeszcze może opiszę najpierw, jak działają grupy robocze. To jest tak, że jak identyfikujemy jakiś problem, to ogłaszamy, że powstanie grupa robocza do rozwiązania tego problemu. I każda osoba zainteresowana rozwiązaniem tego problemu może się dołączyć do tej grupy. Na początku to było tak, że rzeczywiście większość osób z firmy brało udział w tych grupach, no ale później znowu, jeżeli w tej grupie masz dobrą radę, to znaczy, że się musisz zaangażować. Więc obecnie grupy robocze liczą tak od 3 w porywach, jeżeli są kwestie podwyżek, to tak 10-12 osób. Te grupy się spotykają w ustalony przez siebie sposób, identyfikują, dochodzą do sedna problemu, następnie szukają rozwiązań, różnych scenariuszy, weryfikują, jak te scenariusze działają, jakie mają konsekwencje i wybierają według nich najlepsze rozwiązanie. Następnie spisują to rozwiązanie na naszej takiej wewnętrznej Wikipedii, opisują dokładnie co i jak i dają jakiś czas, kilka dni, żeby reszta firmy mogła się zapoznać z tym, co oni wypracowali. Chodzi o to, że czasami może grupa się zafiksowała na czymś, nie zauważyła czegoś. To nie chodzi o dawanie dobrych rad, tylko bardziej zobaczenie, czy rzeczywiście wprowadzenie takiej decyzji nie spowoduje jakiegoś paraliżu albo jakichś konsekwencji, których ta grupa nie przewidziała. Po tym okresie są wprowadzane jakieś tam drobne poprawki i następnie podajemy taką decyzję wypracowaną przez grupę roboczą albo takie rozwiązanie pod głosowanie. Ono nie służy temu, że teraz, dobra, może ktoś wyjechał na urlop, to może uda się coś przepchnąć. Tylko chodzi o to, że głosowanie jest takim momentem, kiedy jest finalna wersja tego rozwiązania zaproponowana, żeby każdy się z nią zapoznał i wypowiedział, czy rzeczywiście nie powoduje jakichś strasznych konsekwencji w tym, co inne osoby robią. Bo w tym czasie, kiedy jest czas na wypowiadanie, może przejrzał
dość pochopnie, ale teraz jak zapada decyzję, żeby rzeczywiście zobaczył, czy taka decyzja ma sens. Przy tego typu decyzjach my jako właściciele zostawiliśmy sobie prawo weta. Gdybyśmy uznali, że no, nie wiem, decyzja jest jakoś zmierza ku katastrofie i destrukcji firmy. Tym niemniej ani razu takiej, mimo że głosowaliśmy czasami przeciw wypracowanemu rozwiązaniu, to nigdy to nie było wetem do tego, co nasz zespół wypracował. No i teraz takie pytanie. Istniejemy jako płaska struktura, jako firma o płaskiej strukturze organizacyjnej od 5 lat. To jak myślicie, ile rocznie takich decyzji strategicznych u nas zapadło? 4. 100. No, mamy spory rozrzut. Pytanie, co to jest strategia? Co? Pytanie, co to jest strategia? Decyzje podjęte przez grupę roboczą, które mają wpływ na całą firmę. Takich decyzji podjęliśmy przez 5 lat 30, czyli jest ich 6 w skali roku. No więc teraz się pojawia pytanie, czy rzeczywiście warto zatrudniać w firmie menadżerów, czy kierownictwo wysokiego szczebla, żeby podejmowali 6, no może w innych firmach do 10 decyzji strategicznych w skali roku. Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. W skali roku czy w ciągu 5 lat? Pytanie. 30 w ciągu 5 lat to daje 6 w skali roku. I żeby było jeszcze ciekawiej, połowa, jak nie nawet większość tych decyzji, wiecie czego dotyczą? Dokładnie, podwyżki wynagrodzenia. Tak. System finansowy to było wypracowanie wspólnego systemu wynagrodzeń. To było największe wyzwanie, które na początku stanęło przed naszymi prezesami. To wynikało z tego, że każdy na początku zarabiał według potrzeb, a jak ujawniliśmy wynagrodzenia, to się okazało, że te potrzeby się zmieniły. No i więc... górę, nie w dół? Nie obniżaliśmy nikomu, ale no okazało się... Potrzeby. Potrzeby, tak. No w górę oczywiście, tak. No ale wiadomo, budżet firmy musi się spinać i także z punktu widzenia prezesa trzeba patrzeć na rozwiązanie problemu całościowo. Danie jednorazowo podwyżki wszystkim no, może spowodować, że firma już nie da nikomu więcej podwyżki, no bo po prostu przestanie istnieć. No więc takie naszym zdaniem 3 proste rozwiązania, które możecie z dnia na dzień zaimplementować w sobie w firmie. Pytanie do tego zaufania, bo kultura oparta na zaufaniu oznacza, dajecie ludziom prawo do popełnienia błędów. To jest super, bo ludzie mogą podejmować decyzje bez strachu czy konsekwencjami. Pytanie, co się dzieje, jeżeli faktycznie podejmą błąd decyzję, czyli popełnią błąd. Jak wygląda u Was ten proces uczenia się na błędy? Jasne. Nie wiem, czy w ogóle taka decyzja zapadła, którą rzeczywiście trzeba było na gwałt odwołać, ale ważne z mojego punktu widzenia jest to, żeby w firmie były podejmowane decyzje. Jeżeli, moim zdaniem, gorsze jest to brak decyzyjności niż podejmowanie złych decyzji. Bo złą decyzję zawsze można zmienić, a jeżeli nie podejmujemy decyzji, no to rynek się zmienia, otoczenie się zmienia i my zostajemy z tyłu. No nie, to tak się nie dzieje, no ale to nie do końca tak. No i myślę, że właśnie to, co wspomniałeś o zaufaniu. U nas mamy taką kulturę, że lepiej jest prosić o przebaczenie, niż prosić o pozwolenie. I to cały czas powtarzamy i myślę, że przede wszystkim musieliśmy od siebie zacząć, od właścicieli, od zarządu, że my musieliśmy pokazać, że ufamy ludziom, że stoimy za nimi, że ich wspieramy i dopiero później się pojawiło zaufanie od zespołu. To nie jest tak, że od dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy firmą, gdzie jest zaufanie, tak? Ufajcie mi. No to tak niestety nie działa i wiele firm wydaje mi się, że popełnia taki błąd, że z jednej strony deklaruje, że ufa swojemu zespołowi, a później potajemnie podejmuje jakieś decyzje, które niekoniecznie są dla tego zespołu korzystne, no więc później jak ten zespół ma odwzajemnić to zaufanie? Wpierw trzeba zaufać zespołowi, jeżeli zespół zauważy, że rzeczywiście mu ufamy, to zaufanie odwzajemni. No i krótko, jakie efekty widzimy po wprowadzeniu transparentności decyzyjnej, finansowej i płaskiej struktury organizacyjnej? Przede wszystkim problemy są rozwiązywane dużo szybciej obecnie i w miejscu ich powstawania. No właśnie, tak jak widzicie, te decyzje strategiczne to jest zaledwie parę decyzji w skali roku,
a całą resztę problemów można rozwiązywać na dużo niższym poziomie. Poprzez ustalenie tego celu długoterminowego, jakim jest tworzenie firmy najfajniejszego miejsca pracy dla programistów, zdobyliśmy zaufanych pracowników, którzy patrzą na firmę w długim okresie, w związku z tym też podejmują decyzje, które przyczyniają się rozwojowi firmy, a nie tylko maksymalizacji korzyści tu i teraz. No, uważam to za wielki sukces, że system wynagrodzeń i system podwyżek został wypracowany przez cały zespół. Była to bardzo ciężka praca i wymagająca wielu powtórek, wracania i tak dalej. Tym niemniej zdecydowanie warto, bo raz wprowadzony system chyba po 2 latach jakoś lekko zmodyfikowaliśmy i nie budzi już żadnych zastrzeżeń czy kontrowersji. No i są mądrzej wydawane pieniądze. To nie oznacza, że wydajemy, że jakieś mega oszczędności nastąpiły, bo też w niektórych obszarach, ale czasami jest lepiej wydać, na przykład, nie wiem, gdyby ktoś do Was przyszedł i powiedział, no słuchaj, szefie, potrzebuję najnowszego iPada, no to by się postukał, popatrzył w Excelu, czy możesz ktoś kupić, czy nie. A może być tak, że ten iPad to jest kluczowe narzędzie dla realizacji projektu. Jeżeli go nie kupimy, no to stracimy klienta. No to naprawdę, czy tabelka w Excelu może nam powiedzieć o tym właśnie, jakie są relacje z klientem? No chyba nie bardzo. Więc czasami wydawałoby się, że nie wiem, większe wydane pieniądze mogą w długim terminie przynieść dużo lepszy efekt. I jeszcze jedna uwaga co do mądrze wydawanych pieniędzy. Jak byliśmy tradycyjnie zorganizowaną firmą, mieliśmy taki limit na wydatki na sprzęt i szkolenia. On się odnawiał raz na 2 lata. No jak myślicie, ile ludzie wydawali z tej puli, którą mieli? W całości, nawet powyżej całości. Dopłacali tylko byle wykorzystać każdą złotówkę, tak, żeby nie było tak, że stracą. No i jak wprowadziliśmy inną kulturę organizacyjną, to powiedzieliśmy basta, nie ma czegoś takiego, że są jakieś limity. Każdy ma numer karty firmowej, jeżeli potrzebuje czegokolwiek, co mu jest potrzebne do pracy, narzędzia, sprzętu, musi się dokształcić, to tu jest karta kredytowa i bardzo proszę z niej korzystać i dokonywać takich zakupów. Jaki był efekt? Wydatki nam spadły o 40 do 60%. Bo ludzie wiedzą, że jeżeli czegokolwiek będą potrzebowali, to zawsze mogą sobie kupić. Wręcz czasami teraz trzeba zachęcać, słuchaj, no może ten komputer jednak już wymienisz, bo trochę czasu minęło. No nie, jeszcze nie trzeba i tak dalej. Bo wiedzą, że zawsze będą mogli zrealizować ten zakup i tworzymy takie warunki, żeby narzędzia, które są niezbędne do pracy, nie hamowały ludzi w rozwoju i nie hamowały ich w pracy. No i tutaj rekomendacje, pewnie już czytaliście Reinventing Organizations w Lalu, ale jeżeli nie, to bardzo polecam. Szef, który ma czas, to jest ciekawe, bo to przykład, o tu jest książka dostępna, Andrzeja Jeznaka, więc też troszkę z naszego tutaj podwórka, dziennik taki zmiany właśnie zachodzącej w firmie, od firmy hierarchicznej do turkusowej. Zachęcam do wchodzenia na naszego bloga. Tam znajdziecie poza masą artykułów technicznych, co może być dla Was mniej ciekawe, ale także opisujemy narzędzia, z jakich korzystamy na co dzień w pracy zdalnej i także jak podejmujemy właśnie decyzje i wiele innych kwestii związanych właśnie z naszą kulturą organizacyjną. Tę prezentację, którą dzisiaj omówiłem, skrótowo, bo w 10 minut w języku angielskim jest dostępna na software.com presentations, więc też zachęcam, gdyby ktoś chciał jeszcze raz się zapoznać albo komuś przekazać, to jest dostępna. No i są też jest wywiad ze mną w Rzeczpospolitej. To jest bardzo ciekawe zderzenie, bo pan redaktor tak wypytuje o wszystko, jak działamy i tak dalej, i w pewnym momencie mnie wytrzymał i zadaje kluczowe pytanie. Czy to działa? No więc musiałem go przerazić, że działa, że nie musi być tak, że każdy ma swojego menadżera, który mu mówi, co ma robić, tylko rzeczywiście ludzie mogą samodzielnie podejmować decyzje. No i też do tego
do tego artykułu, do tego wykładu jest taki artykuł o trzech sposobach podejmowania decyzji, on jest dostępny na mami.pl. Bardzo Wam dziękuję, że mogłem tu z Wami być. I jestem teraz do Waszej dyspozycji. Panie prezesie. Panie prezes. Super. Pytania do Janka w tej chwili. Mamy około 45 minut do zamknięcia naszej wspólnej przestrzeni. Jeżeli w pewnym momencie okaże się, że zaczniecie za bardzo zadawać pytania do siebie nawzajem, jest to Wasza decyzja w ramach samoorganizacji. Natomiast Janek, rozumiem, jesteś dostępny. Jestem do Waszej dyspozycji. Jak najbardziej podzielę się wszystkimi informacjami, które mogę udostępnić, których nie udostępnię, to powiem trochę inaczej. W każdym razie czekam na Wasze pytania. Takie nasze otwieramy. Tak. Tam, przepraszam, koleżanka. Jak będziesz sam moderował? Postaram się sam moderować. Tak. Ja się dziękuję bardzo. Grupa oczywiście bardzo mnie zainspirował od wielu lat, chociaż profesora jestem już od wielu lat, ale to przekazuję wiedzę od doświadczenia innych. Chciałabym Cię spytać, jaki masz model, jaki został wypracowany model zarobkowy? Czy to był na przykład podział na widełki, skutowo widełki, czy może McDonald's, czyli zaczynamy od początku, i z degradacją? Jaki jest nasz model aplikacji dodatkowej? Jasne. Przede wszystkim w momencie już aplikowania o nas o pracę, są ruszenia na stronie, my ujawniamy, jakie widełki są, bo chcemy zaoszczędzić czasu osobom, którym nie jesteśmy w stanie zaoferować tego, czego oczekują. W ogóle na szczęście już powstają takie portale też pracy, gdzie ta informacja o wynagrodzeniach jest dostępna na samym początku. A jaki mamy algorytm wynagrodzeń? Wychodzimy z założenia, że po pierwsze zatrudniamy ludzi na bardzo zbliżonych stanowiskach, to znaczy samych senior deweloperów, czyli ludzi z bardzo dużym doświadczeniem, nie tylko jeśli chodzi o pisanie dobrego kodu, ale także prowadzenie projektów. Wychodzimy z założenia, że te osoby, które zatrudniamy, dają od siebie wszystko. To są albo świetni programiści, ale niektórzy okazuje się, że mają świetne umiejętności finansowe i zajmują się analityką finansów firmy. Inne osoby odnajdują się w rekrutowaniu. Nie różnicujemy tego. Jest wspólne wynagrodzenie, do którego te osoby dążą. I wraz z wysługą lat to wynagrodzenie rośnie do tego poziomu. I dodatkowo to, co wprowadziliśmy jakieś 3 lata temu, to każda osoba u nas w firmie także ma udział w zyskach całej firmy, także proporcjonalnie do liczby lat, które przepracowała. Bo chodzi o to, że w pewnym momencie, tak, po 4 latach dochodzi się do najwyższego wynagrodzenia, no i trzeba czekać, aż będą ogólnofirmowe podwyżki. No więc, żeby nie było tak, że osoby, które z nami współpracują 9, 8, 7 lat, nie dostają przez parę lat podwyżki, no to one dostają premię w postaci najwyższego udziału w zysku całej spółki. Czyli tak naprawdę pomieszaliście. Pomieszaliśmy, tak. Jest udział w zyskach, a nie w szarach firmy, tak? Nie, w szarach nie. To bardzo jasno chciałbym zaznaczyć, że to jest oddzielone i nigdy nie mieliśmy pomysłu, żeby to rozdzielać. I myślę, że to świetnie wyszło, bo znam firmy, które postanowiły dać udziały swoim pracownikom. No i co? Rok, 2 lata minęły i wszyscy już pracują dla konkurencji, a udziały mają w tamtej spółce. Więc my chcemy, żeby ludzie z nami współpracowali, dlatego że widzą sens istnienia tej firmy i sprawia, i mogą się rozwijać w niej, a nie dlatego, że dostali jakieś udziały. Ten system, myślę, że jest także jakoś dopracowany przez nasz zespół, więc akceptowalny. Zarobki są jawne. Tak, jak najbardziej. Wszyscy wszystko widzą. Mam pytanie. Patrząc na swoją historię, czy przesunąłbyś w czasie termin przejścia na turkus? Wydaje mi się, że nie. A dlaczego? Dlaczego? Wiesz co, wydaje mi się, że na początku jest potrzebna bardzo silna, przy zakładaniu firmy, bardzo silna wizja właścicieli. I ona by się, wydaje mi się, mogła rozmyć. I to właściciele są odpowiedzialni za stworzenie tego początku kultury organizacyjnej. Też wydaje mi się, że myślę, że moglibyśmy podejmować troszeczkę złe decyzje. Też jako zarząd sami się uczyliśmy, jak podejmować decyzje, jakie to ma konsekwencje. Także obserwowaliśmy czasami bardzo krytyczne momenty, na przykład po, nie wiem, to były 2 czy 3 lata istnienia firmy i nagle na koncie zostało 4000 zł, a kilkanaście osób zatrudnionych.
I myślę, że to byłby moment, w którym firma by się rozpadła, a my jako właściciele wzięliśmy na siebie cały ten obowiązek ogarnięcia tej całej trudnej sytuacji i co pozwoliło nam przetrwać. Obecnie też pojawiają się jakieś kryzysy i to rzeczywiście jest rozproszona jest, czy cała firma jest obarczona konsekwencjami, czy wiedzą o tym i bardzo dzielnie zniosła i wręcz dało to nam niesamowity kopniak do rozwoju. Wydaje mi się jednak, że na początku ktoś to musi jakoś tak całościowo ogarniać, żeby stworzyć jakieś takie ramy i później jak znamy te ramy, to też łatwiej innym się w nich odnaleźć. Firma musi być stabilna, mieć klientów, wtedy lepiej dopiero prowadzić. Na pewno przejście na turkus musi być niesamowicie odpowiedzialną decyzją i trzeba być świadomym konsekwencji. Te konsekwencje, które tu przedstawiłem, to brak podejmowania decyzji. Tak jak mówiłem, rozwój firmy się zatrzymał, na to trzeba mieć pieniądze. Nie można tego robić tak, że słuchajcie, byłem dzisiaj rano na szkolonku, było dobre śniadanie, no to podpasowało mi, to idziemy w turkus, tak? To ma bardzo duże konsekwencje. Musicie brać pod uwagę, że firma to są ludzie, to nie są zasoby, to są ludzie. Oni mają swoje emocje, swoje uczucia, mają rodziny, które muszą utrzymać. No i nie możecie im zafundować takiej terapii szokowej, wywracając ich całe życie do góry nogami, jeszcze nie zapewniając jakiejś stabilności. Co więcej, cały czas się uczymy podejmowania decyzji i myślę, że będąc nowym prezesem, łatwo podjąć jakąś decyzję, no niekoniecznie najlepszą, bo no nie ma się takiego całego doświadczenia, jak to wygląda. Samo zrozumienie finansów spółki też zajmuje trochę czasu, więc jest to proces, który trwa i który także powoduje generowanie jakichś tam kosztów. A ile osób realnie ma kontakt z klientem i kto, no bo możecie być turkusem, ale obok jest KRS, są kwestie prawne, kto tak naprawdę podpisuje się pod kredytami obrotowymi, kontraktami itd. To ja się podpisuję, nie mam dzieci, więc na mnie padło. Rzeczywiście oficjalnie jest tak, że spółkę musi reprezentować zarząd. Tym niemniej no wewnątrz firmy te decyzje zapadają no w taki sposób, jak opisałem. Mamy dział administracyjny, który zajmuje się tymi kwestiami właśnie administracyjno-księgowymi. Mamy osoby, które bardziej się zajmują marketingiem, ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś się zajmuje marketingiem, to nie może pojechać na konferencję, nie wiem, programistyczną albo zrekrutować kogoś do nas, do firmy. Bynajmniej takim. Czyli z tych 40 osób, 40 osób ma kontakt z klientem? Ale właśnie, wracając do Twojego pytania, jak najbardziej całe nasze zespoły współpracują z klientem bezpośrednio, nie ma żadnego PM-a między klientem a zespołem. I co więcej, jak ja zajmuję się sprzedażą, to dążę do tego, żeby jak najszybciej doprowadzić do rozmowy, gdzie mają także udział moi programiści. To niesamowicie skraca proces sprzedaży, bo od razu padają konkretne pytania i możemy powiedzieć, ok, warto tutaj dalej rozmawiać, albo nie, no niestety nie ma szans. I to sobie niesamowicie cenią klienci. Tak? Nie ma tak, że czekają na odpowiedź, że coś. Niektórzy klienci musieli się tego nauczyć, tak? Że to mówili, część z nich na przykład po dziś dzień mówi do mnie jedną rzecz i dokładnie tę samą rzecz powtarza zespołowi, ale wpierw muszą mi zakomunikować. A ja wtedy zawsze mówię, super, bardzo dziękuję, cieszę się, to jest zespół, to skomunikuj się z nim. Co? Ja mam pytanie skalowalne, czy planujecie, czy rośniecie, planujecie rosnąć i czy aktualne nasze rozwiązanie, w Twojej opinii, jest dostosowane do większych liczby osób? Rośniemy jak najbardziej, tym niemniej zdajemy sobie sprawę, że nasza kultura organizacyjna także poprzez swoją zdolność powoduje, że nasiąknięcie tym, jak funkcjonujemy, zajmuje trochę czasu, więc nie chcemy rekrutować. Ostatnio byłem na targach, jakaś tam firma, że ma plan zatrudnić 600 nowych osób. No to my tak nie działamy, my raczej 10-12 w skali roku jesteśmy w stanie dołączyć do nas zespołu, żeby to jakoś gładko przeszło. Czy ten model się skaluje? Na razie widzimy, że działa i sprawdza się. Tym niemniej nie uważamy, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Do tego modelu także doszliśmy metodą prób i błędów. I tak jak widzicie, założenie było na początku, że wprowadzamy właśnie strukturę organizacyjną, no i wszystko hula. Okazało się, że pojawiły się jakieś problemy i musieliśmy znaleźć rozwiązanie. Więc my cały czas i właśnie dzięki retrospekcjom identyfikujemy, czy są jakieś problemy. I je rozwiązujemy. A na razie
Mamy zasadę, żeby nie rozwiązywać problemów, które nie wystąpiły. Będziemy mieli więcej osób, coś nie będzie działało, to zmienimy. Ale na razie nie sprawdzamy, czy ten model się sprawdzi, tak? Jakieś tam prognozy, tego, śmego. Nie wiemy, co będzie dalej. Co będzie dalej, to będzie dalej i wtedy będziemy działać. Słucham. Bazowaliście na Scrumie albo innym takim podejściu? Tak, jak najbardziej. To miało mocne... Zdecydowanie to wpływało na to, jak działaliśmy, bo zespoły już samo programistyczne były samoorganizujące, więc po prostu przełożyliśmy to na całą firmę. Jak wchodzicie do czasu pracy, czy to zrobić jakieś ustalenia, nie wiem, jakieś takie po prostu przyjęte zasady w tym urlop, nie wiem, czy ktoś pracuje 8 godzin, czy 12, ktoś na pół etatu, ktoś jest student, znaczy okej, może w przypadku seniorów studenci nie występują, to często, no, ale może się to jakoś to zdarza. To jest pierwsze pytanie, a drugie, z jakich narzędzi korzystacie? Wspomniałeś coś o Wiki, ale na pewno jeszcze z czegoś korzystacie, jak po prostu wspieracie tą pracę w takich rozproszonych zespołach, tak żeby to było efektywne? Jasne. No to podstawowym narzędziem komunikacji jest Slack, komunikacji tekstowej. Wikipedia, nasza wewnętrzna Wiki, jest do repozytorium wiedzy firmowej. Korzystamy z takiego narzędzia dla gamerów TeamSpeak. To się tworzy takie wirtualne pokoje, w których są zespoły albo jakieś tam grupy tematyczne. TeamSpeak. I uruchamia się jakąś kombinacją klawiszy, mikrofon się uruchamia jakąś kombinacją klawiszy na klawiaturze. To jest niesamowite, bo w tradycyjnych narzędziach do komunikacji Skype czy nawet Slack trzeba się wydzwaniać, tak? A na TeamSpeaku jest tak, że od razu uruchamiamy mikrofon i mówimy do wszystkich osób, które są w pokoju. To tak jakbym ja do Was mówił, tylko bym musiał nacisnąć jakieś guziki. To niesamowicie upraszcza komunikację. I korzystam jeszcze z Big Blue Button. To jest narzędzie, żebyśmy się widzieli na kamerkach, bo codziennie o 10 mamy spotkanie całej firmy. To jest spotkanie bardziej integracyjne, które służy właśnie temu, żebyśmy lepiej się znali, mimo że pracujemy zdalnie, to ze sobą rozmawiali. I niesamowite jest to, że jest nas 40 osób, ja mam wrażenie, że dużo lepiej znam osoby, niż gdybym pracował w biurze, bo po prostu codziennie z każdym rozmawiam. To są takie głupkawe czasami pytania, czasami śmieszne, czasami bardziej poważne, ale dzięki temu się lepiej poznajemy i tworzymy zespół. A drugie, pierwsze pytanie było o czas pracy. W umowie mamy, że płacimy za dniówkę i nie definiujemy tego, ile wynosi dzień. Domyślnie jest to 8 godzin pracy, ale tak jak wspominałem, praca umysłowa nie jest pracą od do. Są dni czasami lepsze, gorsze. Średnio miesięcznie wychodzi to 8 godzin dziennie. I nie chcemy właśnie wchodzić w to, że teraz każdy co godzinę ma się meldować i tak dalej. To klient ocenia, czy jest zadowolony z postępu pracy. Jeżeli klient nie zgłasza zastrzeżeń, no to nie widzimy problemu, żeby to jakoś modyfikować. A urlopy? Oryginalny system wynagrodzeń jest tak, że tylko za dzień pracy płacimy, więc pierwsza osoba, która nam się rozchorowała, to było po 4 latach i rzeczywiście nie mogłam przyjść do pracy. Niesamowite uzdrowienie. A są osoby, które sobie rozpisały 20 dni urlopu, ponieważ niektórzy potrafią sobie zaoszczędzić pieniądze, a niektórzy chcą dostawać stałe wynagrodzenie, bo nie są w stanie odłożyć też na urlop. Więc one sobie przemnożyły tam 20 dni urlopu, obniżyły odpowiednie wynagrodzenie, żeby one były stabilne w czasie. I z tego menedżerskie każdy ma takie coś. Słucham? Coś takiego jak kontrakty menedżerskie, tak? Pracujemy B2B. Każdy ma własną działalność gospodarczą. Tak. Mnie ciekawi rotacja prezesów. To jest 5% w skali roku, czyli około 2 osoby rocznie. Żeby to powiedzieć, w jaki sposób ta rotacja się wydarzy, w jaki sposób odda się decyzja dotycząca, że ja rezygnuję, albo my chcemy, żebyś zrezygnował, No to jeśli chodzi, ja chcę, że rezygnuję, no to przychodzi taki smutny dzień i ktoś oznajmia, że idzie. Nie jesteśmy firmą, która jakoś tutaj się strasznie tego obawiałam. Mamy jakieś przewagi na rynku, jesteśmy w stanie zapewnić jakieś wygodności, ciekawe projekty, ale jeżeli ktoś znajduje coś bardziej atrakcyjnego w innej firmie, to na pewno nie chcemy nikogo trzymać na siłę. To co się dzieje w korporacjach, tak? Rzucam papierami, o, to gdzie damy podwyżkę, teraz no nie, jesteś najważniejszy, nie opuszczaj naszego zespołu i tak dalej. Wychodzimy z założenia, że mamy taką kulturę organizacyjną, że jeżeli komuś coś nie odpowiada,
to może to zmienić. A jeżeli nie może tego zmienić, no to niech zmieni pracę. I często to jest kwestia, my nie konkurujemy na rynku polskim o pracownika, tylko na rynku światowym, tak? Bo jak ktoś pracuje z domu przed komputerem, znaczy, czy on pracuje dla nas, czy dla jakiejś firmy z Doliny Krzemowej, to naprawdę nie robimy żadnej różnicy. No więc, a no niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić takie wynagrodzenia jak w Dolinie Krzemowej. Wcale nic najgorsze. Tak, a jak żegnamy się z osobami? Jest to bardzo trudne, choć uczymy się podejmować te decyzje trochę szybciej. Ostatni taki case to było super, bo zespół, który pracował z daną osobą, sam zorganizował taką grupę i się zaczął zastanawiać, co z daną osobą jest nie tak, przeprowadził rozmowę. Zawsze dajemy szansę, żeby ta osoba przedstawiła nam plan naprawczy, który sama ta osoba wdroży. Jeżeli nie sama w stanie wdrożyć tego, co sama zaproponowała, no to niestety jest decyzja, że się rozstajemy. I teraz, żeby uniknąć takich, to są strasznie ciężkie decyzje, zwłaszcza w tego typu organizacji, więc żeby tego uniknąć, wprowadziliśmy coś takiego jak instytucję opiekuna. To jest osoba, która przez pierwsze 3 miesiące szczególnie jakoś dba o nową osobę w firmie, pomaga jej się zaadaptować, a co więcej zbiera feedback na temat tej osoby, żeby jeżeli ta współpraca się nie układa, to jak najszybciej podjąć tę decyzję i może tak w sposób bardziej zautomatyzowany, że się rozstajemy, niż żeby to rozwlekać w bardzo długim czasie. Tak. Okej, powiedziałeś, że to zachowanie, które zostało właśnie trochę teraz wyjaśniłeś, że to właśnie jest instytucją opiekuna, ale czy nowe osoby mają teraz pełną decyzyjność? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Choć od pierwszego dnia. Nie ma tak, że ktoś jest tam młodszym prezesem, starszym, tak? Że wszyscy jesteśmy prezesami, ale wprowadzamy hierarchię i teraz jest młodszy prezes, średni prezes i tak dalej. Nie, wszyscy są od razu. Jeszcze jeden. A weryfikujecie jakoś te osoby, które przychodzą nowe właśnie pod kątem waszej organizacji? Mamy proces rekrutacyjny, który jest dość długi rzeczywiście, 1,5 miesiąca zajmuje. Jest tam rozmowa, weryfikujemy, jak dobrze się rozmawia z tą osobą, jaką ma wiedzę techniczną, jakie ma soft skille. Zawsze jest jakieś zadanie do rozwiązania programistyczne w przypadku programistów, albo nieprogramistyczne w przypadku nieprogramistów. I wprowadziliśmy obowiązkowo spotkanie face-to-face na ostatnim etapie rekrutacji. Bo chcemy zobaczyć, czy to jest osoba, z którą będzie chciała nam się pracować, z którą będziemy chcieli być w projekcie, z którą dobrze się komunikuje. Bo wbrew pozorom, praca zdalna wymaga ekstra umiejętności komunikacyjnych. Bo mamy odciętą często wizję, często to jest tekstowo, więc jeżeli taka osoba nie jest w stanie się skomunikować na spotkaniu face to face, no to znaczy, że już zdalnie to już zupełnie nie da rady. Tak, słucham. Ja mam takie pytanie, oprócz powiedziałeś, że używaliście rzeczywiście Scrama, ale jeżeli chodzi o Agile'a, to jakieś inne metodyki czy podejścia były dla Was wartościowe, czy dalej są dla Was wartościowe? No, głównie tutaj na Scramie się bazujemy, no, retrospekcje też przeprowadzamy. No i cały czas takie dążenie do wynajdywania, co jeszcze jest do poprawy i zmienianie tego. Tylko też przestrzegam, żeby nie robić. Jak macie retrospekcję i robicie tam, powstaje długa lista rzeczy do poprawy, to nie bierzcie się za wszystko, tylko wybierzcie w zależności od wielkości organizacji i swoich możliwości czasowych chociaż jedną rzecz, maksymalnie 3. I jeżeli macie większą organizację, to na przykład nie róbcie tego, że wszyscy podejmują tę decyzję, tylko utwórzcie grupy robocze, które zaproponują rozwiązanie. Bo ważne jest nie, żeby wszystko zmieniać, tylko chociaż jedną rzecz zmienić. To zawsze już do kolejnej retrospekcji będziemy jedną rzecz do przodu. Słabo. Tak, mam pytanie, czy właśnie rzeczywiście wszyscy są prezesami, to jest bardziej hasło, czy taka rzeczywistość? Bo na pewno tutaj się też orientują, co prawda jest jak gdyby preferowana praca z mocnymi stronami. I to wystarczy sobie napisać, powiedzmy, prawą ręką znam swoje mocne strony, potem to powtórzyć lewą ręką, zobaczyć, jaka jest różnica ogromna, tak? I dlatego, bo rzeczywiście świat jest skomplikowany. Ostatnim człowiekiem, który znał wszystko, to był Leonardo da Vinci, w którymś tam wieku. Teraz po prostu jest niemożliwe. Doskonały programista, prawda, będzie żadnym handlowcem.
Czy tutaj no, jednak jest jakaś specjalizacja, gdzie wiecie, kto jest w tym jednak dobry? Na pewno nie jest tak, że prezes nawet wielkiej korporacji też na wszystkim się zna. On na pewno nie wie, jakie dróżki jego firma każe wypełniać, to was zapewniam. I tak samo jest u nas. Nie jest tak, że każdy ma możliwość wiedzieć o wszystkim, ale na pewno nie jest tak, że wszyscy korzystają z tego albo zaczynają się zapisywać do wszystkich grup roboczych. Są jakieś specjalizacje, są osoby, jest blisko, na Slacku mamy 200 kanałów w ogóle, więc to są bardzo posegregowane od takich pracowych po mega rozrywkowo towarzyskie. Ale na przykład na kanale rekrutacyjnym, no to tam przebywa, nie jest 30 osób z firmy. Na kanale finansowym przebywa, a mam 40 parę osób. Na kanale finansowym też kilkanaście, z kolei na kanale, więc każdy ma możliwość dołączenia do jakiegoś zadania, czy przyjęcia jakiejś roli, wzięcia na siebie obowiązków, ale nie wymagamy, że słuchaj, to ty powiedz, w czym jesteś najlepszy, to zdecyduj teraz, gdzie się będziesz wykazywał, co będziesz robił. Nie, mamy pełną dowolność. I także strasznie nas cieszy, jeżeli widzimy osoby, które na przykład właśnie mówi, że o, programiści nie są sprzedawcami. Okej, może nie są taką osobą, która by tutaj stała i wam nawijała, ale na przykład kochają programowanie i chętnie się dzielą tą wiedzą. To oni zorganizują webinar. Oni pojadą na konferencję i przedstawią jakieś rozwiązanie technologiczne na konferencji. My w tym roku będziemy prelegentami na 70 konferencjach od Tokio po San Francisco. Największych konferencjach programistycznych. I tam nie mówią o software milu, tylko mówią o swojej codziennej pracy, o problemach, które rozwiązuje z punktu widzenia programistów. Najlepsza sprzedaż. Przychodzą do nas klienci i mówią, jak chcę z tymi osobami pracować. Więc każdy u nas w firmie staje się sprzedawcą w zasadzie. Dobrze, jak teraz przychodzi taki klient i mówi, dobra, chcę z nami pracować, jest projekt, w jaki sposób jest tworzony projekt i osobowo, jasne, co się dzieje? No to na ogół jest tak, że trafia klient, ja mam pierwszą rozmowę z nim, opowiadam troszeczkę o tym, jak działamy, kim jesteśmy, oczywiście stawki. Tu już połowa klientów odpada. Tak. I jak widzę, że jest jakiś potencjał, to dążę do tego, żeby zorganizować jak najszybciej spotkanie z zespołem technicznym. I na ogół to jest tak, że te osoby, które biorą udział w rozmowie, są osobami, które na przykład są albo obecnie bez projektu, albo kończy im się projekt, albo są zainteresowane tą tematyką. W związku z tym te osoby poznają klienta, poznają projekt i często zostają w tym projekcie. A ja po prostu ogłaszam na Slacku, na kanale sprzedażowym, słuchajcie, jest taki projekt, potrzebuję osoby, które pójdą ze mną na rozmowę z tym klientem. No to zgłaszają się na ogół te osoby, które są wolne albo w najbliższym czasie będą wolne, albo chcą zmienić projekt. Jak duże są takie najczęściej takie zespoły projektowe? Od 2 do 5 osób. Bardzo małe, ale dzięki temu ta komunikacja jest no, niezwykle sprawna i może się odbywać na zasadzie cały zespół klient. Tak. W jaki sposób wzmacniacie to zaufanie w firmie, skoro jesteście praktycznie rzecz biorąc zdalnie w następnej pracy? Poza oczywiście tą spotkaniem, czy się odbywa? Jasne, codziennie się spotykamy, tak jak wspominałam, o 10 rano, ale raz na miesiąc spotykamy się fizycznie. Chociażby w zeszły piątek byliśmy, kolega, wykorzystujemy to, że nie mamy żadnego biura, nie jesteśmy przypisani do jednego miejsca. I także chciałbym tutaj zdementować jeden taki mit, że praca zdalna to jest oszczędność, bo nie mamy kosztów biura. Te pieniądze trzeba przeznaczyć na inwestycje w budowanie relacji zespołu. Naszym sposobem między innymi jest spotykanie się co miesiąc całą firmą, i nieważne, gdzie jest spotkanie, odbywają się w Polsce i za granicą, to każdy, kto tylko chce przyjechać na spotkanie, nieważne, czy to będzie samolot, pociąg, autostop i tak dalej, to ma możliwość, są na to środki, żeby mógł przyjechać na to spotkanie. Więc ostatnio byliśmy w Suchej Beskidzkiej, bo stamtąd pochodzi jeden kolega, wdrapaliśmy się na Babią Górę, mieliśmy ognisko, no i też porozmawialiśmy o finansach firmy. Na ogół te spotkania wyglądają tak, że spotykamy się o 14, o 13-14 na jakiś lunch,
tak późno z tego względu, żeby wszyscy mogli się zjechać. Później rozmawiamy 2-3 godzinki na temat, na tematy ważne, tak zwane, czyli te strategiczne, robimy retrospekcje, a później mamy jakieś zajęcia integracyjne. Bardzo polecam, ostatnio przyszli do nas, przyszły osoby, nie wiem czy kojarzycie, stand-upy różne albo klub komediowy. Zaprosiliśmy sobie takie dwie osoby, no i po prostu wycisnęły z nas taką kreatywność, takie zwierzę sceniczne, no niesamowicie. To, że ja tu chociażby przed wami stoję i swobodnie się czuję, także jest tego efektem, no bo oni powiedzieli, słuchaj, no nie przejmuj się, po prostu mów. No to robię. I się okazuje, że tak mówię. Gdzie jeszcze byliśmy? Byliśmy w Elblągu, byliśmy w Gliwicach, zjechaliśmy do kopalni Guido, byliśmy raz w Berlinie, w Pradze i raz do roku spotykamy się całymi rodzinami. W sensie pracownicy, ich rodziny, dzieci. Teraz będziemy jechali tu na Zegrze jakoś jesienią. No bo właśnie chcemy bardzo blisko ze sobą współpracować i żeby jednak nie tylko być dla siebie kolegami z pracy, ale także jakoś no, przyjaźni się po prostu, żeby spędzamy w tej pracy tyle czasu, że naprawdę fajnie, żeby współpracować z osobami, z którymi dobrze się współpracuje. A dodatkowo przez to, że pracujemy zdalnie, to wiecie, przez te parę godzin jak się spotykamy, to każdy może się tam jakoś dostosować i jakieś rzeczy, które pewnie na co dzień macie takie osoby w biurach, które denerwują jakimiś zachowaniami, no to tego zupełnie nie ma, więc naprawdę te spotkania firmowe są szalenie przyjemne, w bardzo przyjacielskiej atmosferze. W którymś momencie wspomniałeś, że mieliście jakiś kryzys, coś takiego. Rozumiem, to było też związane z finansami. Powiedzieli, że to wzmocniło zamiast osłabić. Mógłbyś tak, jeszcze więcej? Tak, zdecydowanie nie. To znaczy, kryzysy są strasznie stresujące, ciężkie, ale uważam, że są niesamowitym rozwojem, kopniakiem napędzającym rozwój firmy. Nie bójcie się kryzysów, tylko mądrze je wykorzystajcie. Oczywiście najczęstsze kryzysy to są takie, że no chociażby ostatni, tak? No super, jesteśmy firmą o polskiej strukturze organizacyjnej, wszystko rośnie, dajmy sobie podwyżki, może zrezygnujmy z jakiegoś projektu i zacznijmy badania R&D prowadzić, no bo wszystko się kręci i tak dalej, a nagle się okazało, ups, ale no nie ma kolejnych klientów. Jeden zespół skończył pracę, drugi skończył pracę, kolejny skończył pracę. No i gdyby pewnie była firma tradycyjna, gdzie się dowiedzieli, że no, firma zaczyna przepalać oszczędności, no to by zaczęli szukać sobie miejsca pracy. A u nas co się stało? Wszyscy zaczęli jeszcze z podwójnym wysiłkiem jeździć na konferencje i dzielić się wiedzą tą, jaką mają. Zaczęli pisać blogposty, zaczęli zajmować się właśnie sprzedażą albo jakimiś działaniami marketingowymi. Po prostu wszystkie ręce na pokład. I to nam dało takiego kopniaka, że jestem spokojny, że najbliższe 2 lata, no to po prostu zrobiliśmy taki progres. Weszliśmy w zupełnie nowe technologie, jak blockchain, jak artificial intelligence. To były, zawsze o tym marzyliśmy, żeby tam być, ale nigdy nie było czasu. Wykorzystaliśmy kryzys i to, że mieliśmy osoby wolne na to, żeby się zaznajomić z tymi technologiami, żeby się pojeździć na konferencje i dokształcić się w tym zakresie, bo jak przyszedł klient, to my powiedzieliśmy tak, my już to robiliśmy, my już się na tym znamy. Nasi ludzie już byli na tych konferencjach i wiedzą, o co to chodzi. Tak. Tak chciałem dopytać, czy ewentualnie w ogóle rozważaliście, żeby powiedzmy do tej organizacji wprowadzić jakieś elementy spółdzielczości? Bo w czym się to różni, jak spółdzielcy są właścicielami, prawda? No zarząd jest zwykle jak w tradycyjnej. A czy tutaj właśnie no, w turkusie coś, jakieś, no nie wiem, akcjonariat pracownicy, żeby się poczuli również właścicielami w jakiejś tam mierze, czy to jest dalej tylko właściciel jeden? Jest trzech właścicieli i tak jak wspominałem, jest także taka dywidenda wypłacana od wyniku finansowego całej spółki w zależności od wysługi lat. Jest, jak mamy finanse spółki, to jest część, która idzie twardo do właścicieli, jest część, która idzie do zespołu, z tego są płacone wynagrodzenia i część jest przeznaczona na dalszy rozwój. Możemy z tego rozwijać dalsze, nie wiem, produkty, kupować sprzęt, ale także część z tych pieniędzy jest wydzielona na dywidendy dla pracowników. I każdy ma do tego podgląd, jak to rośnie i oczywiście jest to skorelowane z wynikami firmy. Ale jeśli chodzi o udziały, nie rozdrabniamy, bo to, tak jak wspominałem, wcale nie powoduje jakiegoś większego zaangażowania osób albo krótkoterminowo.
a stwarza bardzo duże komplikacje, między innymi też i prawne. To tak, postaram się szybko odpowiadać krótkim pytaniem. Następnie przejdziemy do małego podsumowania, jeżeli będzie jeszcze czas, w mniejszych grupkach dyskusję. Przeważnie czekają z tego dnia, żeby było bardzo, więc proponuję taki dobra, to tu jedno pytanie, to drugie, tu trzecie. I... Ja mam takie pytanie, bo mówisz, że weszliście właśnie w AI czy w blockchaina. Czy zamierzacie wchodzić w IoT, VR, embedded, takie rzeczy? No to w IoT rzeczywiście już jakieś projekty realizowaliśmy, więc jak najbardziej tutaj są możliwości rozwoju. Też tak naprawdę co dalej będzie, to zależy od zespołu, w którą stronę się będzie rozwijał. Przypominam, chcemy być najlepszym miejscem pracy. Jeżeli i myślę, że to powoduje też, że to definiuje, że musimy podążać za nowymi rozwiązaniami, nowymi technologiami. Po prostu funkcjonujemy. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci. Proszę. Jestem ciekawa, ilu kobiet pracuje obecnie? To znaczy nigdy nie liczę pracowników czy zespołu na płeć, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kobiet w zespole na 40 facetów i bardzo chętnie. Nie stwarzamy żadnych barier, jeśli chodzi o zatrudnianie ze względu na płeć. Wymagania są jawne na stronie, więc każdy jak najbardziej zapraszamy do współpracy. A struktura wieku? Struktura wieku, najstarsza osoba to ma 40 parę lat i w dół, i już pojawiają się osoby urodzone w 90-tych latach. Jeszcze nie przekroczyliśmy 2000, ale zbliża się. Branża IT zdecydowanie jest młoda, najwięcej chyba osób jest w wieku 30 lat, mniej więcej. Jaka część zysku idzie na dywidendę? Jest jakiś algorytm, nie pamiętam jak to jest obliczane, no w każdym razie, jak po raz pierwszy wypłacaliśmy dywidendy, to przeznaczyliśmy około 400 tysięcy na dywidendy same. Proszę, właśnie. Czy jest pełna transparencja, jeśli chodzi o zarobki właścicieli? Tak, wszystko jest jawne. Znaczy, jest część, która idzie do właścicieli, jest jak gdyby wydzielona z tego i to, jak właściciele sobie wypłacamy z tego, to już nikt nie wie, ale jak gdyby to jest już dla nas, tak? My się, osoby, firmy mogą podejmować decyzję w obrębie swojego funduszu, który wiadomo ile wynosi, jest też fundusz, który należy do właścicieli, a czy sobie go wypłacamy, czy on tam sobie leży, to już od nas zależy, ale pewnie gdyby zapytać osoby, która tam robi wypłatę, to by wszystko powiedziała. Dobra, to ja teraz. Dobra. Jeszcze raz dzięki wielkie. Taki pomysł, żeby tobie też jak feedback od was tak naprawdę. Chciałabym was zaprosić do kilku refleksji. Co z wami zostaje najbardziej z tej ogromnej dawki informacji? Być może coś, co możecie już w tej chwili zacząć próbować u siebie w organizacjach, coś bardzo praktycznego. Taki feedback też dla Janka, żeby widział, że rzeczywiście ta cała informacja i to wszystko jakby nie poszło w eter, ale jest tutaj z nami obecny. Czy ktoś mógłby się czymś podzielić? No, dla mnie najbardziej wartościowe było w sumie to, że nie chciałeś przesuwać w czasie tego terminu, bo to jednak musi być stabilny model biznesowy, żeby o czymś takim w ogóle myśleć. Super, dziękuję. A tak pytanie, kto na sali pracuje w firmie turkusowej, bo myślę, że taka była też informacja, czy prowadzą własną działalność, czy to są korporacje? Czyli kto na sali, ręka w górę, ma jakieś elementy turkusu? Dobra. Co jeszcze dla Janka, jako wiadomość zwrotna, co z wami zostaje? Ja chciałam podziękować. Bardzo dziękuję, że podzieliłeś swoim doświadczeniem, też takim praktycznym. Jak to u was wygląda i na takie bardzo konkretne pytania, jak powiedziałeś, to bardzo dużo wniosło. A ja zostaję bardziej z tym, jak wyglądają relacje u was w firmie. Jestem psychologiem, psycholożką, więc gdyby też mnie to interesuje właśnie, jak mówiłaś o tym, jak to się spotykacie, jak ten social life, jak u was właśnie wygląda, więc no jak to może w ogóle wyglądać w tym firmie. Dzięki za to. Ja dziękuję. Też chciałbym powiedzieć, ileś lat pracowałem w IT i też zauważyłem, że
dla tych ludzi bardzo ta atmosfera jest kluczowa, jeśli chodzi o przywiązanie do firmy. To nie pieniądze, tak? To wyzwania, to jest atmosfera i to też się potwierdza, że warto w to inwestować, bo wtedy ci ludzie właśnie, aż ich to przyciąga uwagę, tych informatyków, którzy że często traktowani to są tak jak właśnie takie, takie roboty. Okej. Ja myślę... Nie, okay, ale tutaj niby ci ludzie mają mniej talentów relacyjnych, ale tym bardziej potrzebują pewnej atmosfery, pewnej swobody i wolności. Jeśli mogę skomentować, myślę, że głównie to wynika z tego, że rynek IT to jest rynek pracownika, nie pracodawcy. My, jako firmy polskie, nie jesteśmy w stanie zapewnić tak wysokich wynagrodzeń, jak inne spółki z całego świata. Więc musimy konkurować także czymś innym. I myślę, że właśnie ta kultura organizacyjna będzie jednym z tych elementów. I myślę, że jak rozmawiam na przykład czy z Gabi, czy z innymi osobami, które wprowadzają to z organizacji, okazuje się, że te firmy tego poszukują. I także to jest sposób na zaangażowanie pracowników. I chyba kończy się już taka era, jak byłem na studiach, to mnie uczono, że trzeba firmę zmieniać co 2 lata, bo wtedy się zdobywa doświadczenie i tak dalej. A teraz wydaje mi się, że firmy widzą, jaki to jest olbrzymi koszt utraty pracownika i jak dobrze można współpracować długoterminowo z ludźmi. I zaczyna się to doceniać. I myślę, że ten turkus jak gdyby tutaj naturalnie jest, podpowiada, jak do tego dążyć. Ja tutaj dodam, że kiedyś sobie wyliczyłem, jak byłem właśnie z wieloma projektami, że zwolnienie pracownika, czy ktoś odchodzi, żeby uzyskać tę samą, powiedzmy, zdolność nowej osoby wysoko 60 tysięcy w takim złożonym projekcie, to jakie to są pieniądze? Tak. Czyli jeszcze coś dla Janka, zanim przejdziemy do dyskusji w mniejszych grupach. Daria? Dzięki bardzo, było super konkretnie i w ogóle ze spadą i z tym, to myślę, że też jest dla Ciebie. I było dla mnie super ciekawe, że nie wiedziałeś, jaki procent osób to kobiety i że u Was nazywa się pracownikami osoby, które są samozatrudnione, bo w mojej branży zupełnie tak nie jest. Zupełnie. I super te spotkania o 10:00 w ogóle naprawdę bardzo bym chętnie też z Wami pracowała, gdybym była z tej branży. Zapraszam, już Elisza. No bardzo dziękuję za otwartość. Energia. O 7:30 rano. Ale ja będę pamiętała tę zasadę, która działa w firmie. Wybaczenie zamian pozwolenia z przytkarka. Tak, tak. Żeby nie prosić o pozwolenie, tylko wybaczyć. A jeszcze jedno, jeśli mogę zapytać. Jest po prostu taka sprawa, czy te osoby, bo mają wszystkie działalność gospodarczą jak gdyby, czy współpracują tylko z Wami, czy ewentualnie mogą jeszcze inne jakieś projekty swoje własne realizować? To są osoby na własnych działalnościach gospodarczych. Dla nas, z nami podpisały umowę, że będą pracowały, tę dniówkę dostarczać, a to co robią po godzinach, to nas zupełnie nie obchodzi do momentu, kiedy te w ciągu naszej pracy są wydajne. Nie, w żaden sposób nie kontrolujemy tego, czy ktoś gdzieś jeszcze coś dorabia, ale z tego, co się orientuje, to tak nie jest. No może czasami ktoś wystawia fakturę, bo tam babcia, ciocia, czy tam komuś trzeba naprawić komputer, tak? I żeby oduczyć tego, że programista to nie jest do naprawienia komputera, to tam wystawia fakturę. A tak to wychodzimy z założenia, że musimy być na tyle fajną firmą, i na tyle dawać ludziom motywację do pracy, żeby oni chcieli u nas pracować, a nie szukali jakiegoś dodatkowego źródła przychodu. Jeżeli tak jest, to znaczy, że coś z nami jest nie tak. I albo te osoby, i tak naprawdę te osoby są pierwszymi osobami, które to powinny zmienić. Bo to one wiedzą, czego im brakuje, co by zmieniło tę sytuację. Czy jeszcze coś dajemy? Super dużo różnych fajnych rzeczy, takich krótkich spostrzeżeń, bardzo esencjonalnych, typu właśnie to pozwolenie zamiast pozwolenia przeprosiny, tak, ewentualnie. Dla mnie też tego esencją jest to, że powiedziałeś, że przy komunikacji zdalnej umiejętności komunikacyjne ważą jeszcze bardziej niż przy komunikacji face to face, tak? To jest coś, co może czasami nam umyka, że w tej komunikacji mamy dodatkowy próg do przejścia. Zdecydowanie. I myślę, że to jest też problem, z którym się borykają niektóre firmy, które pozwalają pracownikom pracować zdalnie, nie dostarczając narzędzi i nie budując tej komunikacji w sposób właściwy. I później mówią, ach, praca zdalna nie działa, pracownicy są niewydajni. Jak mają być wydajni, jeżeli oni, ci pracownicy, po pierwsze zakładają, że tego dnia będą pracowali tylko 3 godziny, bo resztę nikt nie zauważy i tylko mają dostęp do maila. No jednak
praca wymaga zorganizowania jakiegoś środowiska pracy i praca zdalna także wymaga zorganizowania. To nie jest tylko to, że ja siadam, otwieram komputer i już jestem. Tam mam narzędzia, tam mam zespół, mam jakiś sposób komunikowania, ustalone jakieś spotkania i tego należy przestrzegać. Niezależnie od tego, czy właśnie ja siedzę tu, czy gdzieś indziej. Jeszcze Andrzej. Ja chcę podziękować za sposób na wyeliminowanie wujków do drzewa. Bardzo proszę. Dobrze, to w takim razie oficjalnie chciałabym Was zaprosić do mniejszych grupek, chociaż moment, chyba że szkoła nie ma jakieś ogłoszenia, tak? Także jeśli chodzi o wiedzę i dzielenie się wiedzą. To ja dziękuję. Idziemy do zobaczenia.